Chwała Bogu. Witam wszystkich zebranych w imieniu naszego Pana Jezusa. Rozpocznę dzisiaj usługę. Zaraz powiem, jaki to będzie temat. Zresztą powiem, może sami odgadniecie. W liście do Galacjan, w piątym rozdziale w dziewiętnastym wersecie i dalej są zapisane takie słowa. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo Nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Już kiedyś mówiłem, że chciałbym na ten temat usłużyć i myślę, że to jest ważny temat i on jest nawet pośrednio związany z tym naszym świętowaniem. I to, o czym chcę mówić, jest w bardzo doborowym towarzystwie i jest to obżarstwo. Czy obżarstwo jest grzechem? Powiedzcie mi. Jedni kiwają, że nie, z przekory, ale Boże Słowo mówi wyraźnie. I zobaczcie, kiedy ja myślę, że ten grzech jest na, bardzo i nadmiernie ignorowany przez chrześcijan, że wielu ludzi nie przywiązuje jakby do tego wagi, kiedy na przykład któryś, ktokolwiek z nas, czy z naszych krewnych, znajomych, zacząłby nadużywać w sposób ciągu alkoholu, papierosów, narkotyków to byśmy go szybko napiętnowali i szybko byśmy go uszczelili i szybko byśmy mu pewnie uwagę zwrócili. Zresztą widać po pewnych rzeczach nałogie się wiążą z tym, że ludzie tracą kontrolę nad sobą i przestają panować. Pojawiają się w miejscach, których nie powinni być. Ale czy obżarstwo natomiast traktujemy z przymrużeniem oka? Ja myślę, że w większości przypadków tak. Że jest to bardzo, a bardzo ignorowany grzech w kościele. I powiem wam, kiedyś byłem, widziałem takie zdjęcie, ja w, w pewien sposób yy, byłem przerażony, bo tak, był to duchowny z jakiegoś tradycyjnego kościoła w Sutannie. Nie wiem, z jakiego kościoła, nie mam pojęcia, czy prawosławny, czy. I taka pani pochylona przed nim i się pyta, jak, ojcze, jak wejść do królestwa? On mógł ważyć około 200 kg. Miał tak potężny brzuch i mówi, Post i umartwianie, post i umartwianie to jest do, droga do klu, Królestwa Bożego. I teraz zobaczcie, <laughs> faryzusze tak robili. Oni oczywiście dobrze głosili, oni, oni mieli poprawną doktrynę, ale palcem swoim nie dotykali ciężarów, tych, które nakładali na ludzi. Zobaczcie, jak wiele argumentów odnoszących się na przykład do picia. Ja miałem ten przywilej i służyłem w ośrodku z ludźmi uzależnionymi przez wiele lat, ponad cztery lata. Sam zresztą byłem kiedyś uzależniony i wiem, jak to wszystko działa. I wiem, że zwracamy uwagę na też nie tylko te efekty, które się dzieją w psychice człowieka, ale też na te rzeczy, które się dzieją w ciele człowieka, na efekty uboczne, czyli zdrowotne. Otyłość prowadzi do wielu chorób. I ona jest ściśle powiązana z obżarstwem jednak, bo y, tak to po prostu działa. Wielu wierzących nawet teoretycznie by nie rozważało, nawet teoretycznie, wypicie jakiegoś kieliszka, a fe, powiedzą, nie, nigdy w życiu. Czy napicie się wina, alkoholu? Niektórzy nie mają z tym problemu. Nie o tym dzisiaj mówię. Nie, ja nie osądzam kogokolwiek, kto sobie wypija lampkę wina. Są ludzie, którzy nie są uzależnieni od niczego. I nigdy nie byli, nie mają takich tendencji. Ja mówię o nadużywaniu. I teraz y, zobaczymy, co słowo Boże na ten temat mówi. Ale oni nie mieliby żadnych skrupułów, kiedy siadają do obiadu, kolacji, czy jakiegokolwiek, jakiegokolwiek innego posiłku i obiadają się ponad miarę. Czy to jest Boże? I wiecie, kiedy patrzę na te grzechy, które bałwochwalstwo, zobaczcie, jakie to jest towarzystwo: czary. Wrogość to idzie w jednej linii. Spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie ocztepieństwo, zabójstwa, pijaństwo i obżarstwo. Jest zrównane zabójstwo z pijaństwem i obżarstwem. To jest w jednym ciągu napisane. I tym podobne rzeczy, które zniewalają człowieka. Ja nie mówię o tym, że ktoś jednorazowo w czymś upadnie i zgrzeszy. Ja mówię o stanie ciągłym. Obżarstwo to nie jest, że jednorazowo się kiedyś najem, dobuluj. I... Oczywiście powiem, Panie Boże, przesadziłem, pokutuję i już więcej tego nie robię, ale obżarstwo jako styl życia, jako styl życia człowieka. I zobaczcie, że, Boże słowo mówi wyraźnie, że ludzie, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlaczego, dlaczego może Bóg tak powiedzieć? Ponieważ z jakiego powodu Bóg tak mówi w tak ostry sposób o tych sprawach? Bo porównując to do morderstwa, no jakież to jest znak równości? Powiedzcie mi. Ale człowiek niszczy własne życie. I czegokolwiek, czemukolwiek ulegamy, tego niewolnikiem się człowiek staje. Tak mówi Boże Słowo. Cokolwiek staje się Panem dla nas, my stajemy się tego niewolnikiem. Tak, moi bracia i siostry być nie powinno. Czy wierzymy Słowu Bożemu? Czy wierzymy temu oszczerzeniu, które jest zawarte w Słowie Bożym, że obżarstwo jest grzechem? To nie jest słabość. To jest przyrównane do grzechów innych. Naprawdę to jest doborowe towarzystwo. I powiem Wam szczerze, ja jak jestem blisko 30 lat wierzącym człowiekiem, ja osobiście nigdy nie słyszałem kazania na temat obżarstwa. Czytano te fragmenty jak najbardziej o owocach ducha, o tym, o uczynkach ciała, wiele razy to słyszałem, ale nigdy nie słyszałem osobiście, no nie wiem, może ja, może to moja sprawa, ale ja nie słyszałem. Nasz apetyt stanowi o naszej umiejętności samokontroli. Wiecie o tym? że jeżeli nie potrafimy zapanować nad naszym apetytem, czyli nad naszą dietą, to prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie kontrolować innych sfer życia. Pożądanie, złość, spór, zazdrość, gniew i tym podobne. Plotkowanie, obmowa. I jest to sfera życia, która pokazuje tak naprawdę, bo wiecie, trudno cokolwiek powiedzieć o człowieku, nas samych, bo trudno powiedzieć coś o człowieku, z którym się widzimy dwie godziny, albo trzy godziny, pięć godzin. Ale najwięcej do nas opowiedzenia mają ci, którzy z nami mieszkają na co dzień. I my mamy też świadczyć naszym życiem im. Nie możemy dopuścić, aby nasz apetyt nami rządził, aby nasz apetyt był dla nas bożkiem. Aby jedzenie stało się Bożkiem. Przy powieściach Salomona 23, od 20 do 21, zapisane są tak, takie słowa. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżarających się mięsem, gdyż pijak i żarło gubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Nie bywaj pośród takich ludzi. Ja nie wiem, jak wy, ale kiedy ja się nawróciłem. Wszystkich tych tak zwanych przyjaciół, ja straciłem ich natychmiast. W ciągu paru lat nie miałem ani jednego człowieka. Oczywiście ja niekiedy widywałem ludzi na mieście, tych oni już dzisiaj w większości, no 99, może więcej, procent nie żyją. Ale to też poświadcza, co jest w naszym sercu, jakich przyjaciół wybieramy. Bo. Dojdziemy do tego, bo Boże Słowo nam wyraźnie o tym mówi, ale to może troszkę dalej. Kolejny werset z przypowieści Salomona 28:7. Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem. Lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi ojcu hańbę. Kto trzyma się przepisów, jest rozumny. Kto zadaje się, Pewnie no, towarzystwo świadczy o nas wiele, bo wiecie, no, ja nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebym ja lgnął do narkomanów, alkoholików i żebym ja miał z nimi społeczność, bo to jest nienormalne. Tak samo jak do tych oszustów, kiedyś jak kradłem, no to wiadomo, że nie będę się nadal poruszał w towarzystwie, nie wiem, złodziei, cokolwiek by to nie było w naszym życiu. Przypowieści Salomona 23, 2-3, zobaczcie te słowa. I przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chci wiejesz. Przyłóż sobie nóż do gardła, nie pożądaj jego łakoci, bo to jest pokarm zwodniczy. Ja myślę, że jest wiele tych wersetów, nawet nie trzeba ich tłumaczyć. To są tak jasny i czysty przekaz, to jest Boże Słowo. Przy, dalej przy powieściach Salomona, 23, 8: Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Mów. Mówi on do ciebie, jedz i pij. Lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Nie wiem, czy się spotkaliście kiedyś z czymś takim. Mogą być wokół nas ludzie i ludzie z tego świata. Przecież mamy swoich jakichś znajomych, często i rodziny. Nie wiem, czy wy byliście w takiej sytuacji. Możecie sobie przeanalizować swoje życie. I się samego siebie zapytać, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że nieraz Ci jedzenie staje ością w gardle. Bo mogą być tacy ludzie, którzy faktycznie patrzą Ci prosto w oczy i mówią, jedz, jesteś tu mile widziany, a życzą Ci źle. I to jest smutne, no ale to jest prawdziwe, bo o tym też mówi Słowo Boże. Zmiotujesz ten kawałek chleba i zmarnujesz swoje miłe słowa, które... W tym dniu wypowiedziałeś, I pewnie do tych osób jeszcze, które ci zazdroszczą, zawiszczą. Piąta Księga Mojżeszowa 21, 20, i powiedzą do starszych miasta, ten nasz syn, rodzice, jest uparty i krnombrny, nie słucha naszego głosu. Żarło kto i pijak. Niesamowite świadectwo rodziców o własnym dziecku. Którzy idą i mówią do burmistrza, nie wiem, dzisiaj do władz, do starszych miasta, ten mój syn jest nic nie warty. To pijak i żarło, którego bogiem jest brzuch. Wiecie, Boże, uchroń nas, ale naprawdę mnie te słowa przerażają, że jeżeli obżarstwo jest na tym samym poziomie co morderstwo, i ci ludzie, którzy te rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą, nieważne co o sobie myślą. Ech. Ja myślę, że niektóre słowa powodują przerażenie. I tak powinno być. Ewangelii Łukasza 17, 26-27 pisze tak. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastąpił potop i wytracił wszystkich. Tak jak było za dni Noego, tak będzie. I zobaczcie w drugim liście Piotra, na potwierdzenie tych słów, y, trzeci rozdział od trzeciego wersetu. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości. I mówić będą, gdzie y, i mówić, gdzież. Jest obiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeaczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała słową Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany został i zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego słowa, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zakłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jest jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak to niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem na was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, byście wszyscy przyszli do upamiętania. I wiecie, to nie jest najgorszą rzeczą zgrzeszyć. Ale najgorszą rzeczą jest trwać w grzechu i upierać się przy swoim i mówić, że się nic nie wydarzyło. Dlatego Bóg dzisiaj nie chce, dlatego Bóg te dni przedłuża i Bóg łaskawie patrzy. Nieraz mijają całe lata, ludzie mówią: No, nic się nie dzieje. Tak jak żyliśmy, tak żyjemy. Ale wiecie, Bóg łaskawy jest i dobrotliwy. Ale przyjdzie ten dzień, przyjdzie dzień sądu. Ewangelia Łukasza 21, 34 Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążały wskutek czego? Obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Czyli nasz Pan mówi, że On przyjdzie jak złodziej w nocy. Że winniśmy żyć w taki sposób, póki trwa dzisiaj. Musimy mieć świadomość, że gdyby teraz się skończył świat, odpowiemy za wszystko, co robimy. Przed Panem zdany sprawę z własnego życia, każdy ze swojego. Ja nie będę odpowiadał za grzechy kogoś. Chyba, że kogoś do grzechu będę przyprowadzał, ale jeżeli. Ale i tak każdy ma odpowiedzialność swoją. I każdy, Boże Słowo, nas o tym poucza, że każdy ze swojego życia zda sprawę. I każdy przed Bogiem stanie i za wszystko, nawet z każdego słowa będziemy rozliczeni, zdajecie wiarę? Z każdego słowa, co człowiek wypowiada. Ewangelii Mateusza 24-29, tam można przeczytać o wiernym i niewiernym cudze, podobieństwo. I, I pisze tam taki fragment jest, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Zacząłby bić, zdęcać się nad sługami swoimi. Tak może wyglądać życie człowieka. I to, co wcześniej teraz mówiłem, bo w objawieniu 16-15, o to przychodzę jak złodziej. W nocy oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano sromoty Jego. Musimy się liczyć z tym, moi kochani, że nasz Pan i nikt tego nie będzie wiedział. Może słowo mówi: nie wierzcie, jeśli wam powiedzą, że Jezus jest tam, przyszedł tam. Nie wierzcie w to, to są bzdury. On przyjdzie na obłokach. Cały świat to zobaczy i zadrży od kroków nadchodzącego pana. Cały świat zobaczy przyjście naszego Boga. W Ewangelii Marka 4,19 możemy przeczytać takie słowa. Ale troski tego wieku i uda bogactw i pożądania innych rzeczy owład owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydają. Dlaczego tak mało właśnie, my chrześcijanie, mówię to do nas wszystkich, dlaczego tak mało owoców, które powinny być widoczne do ludzi z tego świata? My winniśmy być solą tej ziemi i światłością tego świata. Czy można miasto na górze ukryć? Pięknie to, ja nie byłem w Izraelu, ale ludzie, którzy byli na Bliskim Wschodzie, ja często słyszałem takie świadectwa, jak mówili, że... Niektóre miejscowości to, a szczególnie te, nawet w naszym kraju, pewnie to, to, miejscowość, która jest na górze, widać ją niesamowicie. Jak z kosmosu widać miasto oświetlone. I my winniśmy tak świecić dla tego świata. I możemy, wiecie, w innych dziedzinach być wszczemięźliwi, tak jak faryzeusze. Widzicie, oni, ja niedawno o tym też mówiłem i wspominaliśmy, jak apostoł Paweł mówił, że był wedle zakonu człowiekiem beznaganym. Ale w swoim sercu Paweł widział porządliwość i krzyczał do Boga, Panie, ktoś mnie wybawi z tego ciała śmierci. On pożądał, więc Bóg ma upodobanie wewnętrznym człowieku. Jak wielu z nas dzisiaj pożąda różnych rzeczy, ja wiem jedno, że pokarm, tak jak i inne rzeczy nie, nie mogą się stać dla nas Bogiem. Tacy bowiem służą... Rzymian 16, 18. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Bogiem takich ludzi jest brzuch. Czy to nie jest straszne? Ale jest jedna, i zawsze uważam, że trzeba o tym mówić. Zawsze z każdego grzechu jest wyjście. Człowiek może pokutować. Dziękuję Ci Boże za tą możliwość, którą dajesz mnie i każdemu z nas. Filipian 3:19: końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Myślą o tym, co tutaj i na Ziemi. Pięknym takim, pięknym w cudzysłowie oczywiście przykładem jest ten syn marnotrawny, który wziął wszystko i poprzez swoje hulaszczy tryb życia stracił wszystko. Pił, jadł, pewnie stawiał. Jak to w życiu miał tyś, mnóstwo kolegów, bo kiedy człowiek ma pieniądze, to i przyjaciół ma. Ale. Boże Słowo nas poucza o czymś innym. Apostoł Paweł był pięknym przykładem tego. 1 Koryntian 6, 12-13 jest napisane tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczem zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało jest dla. jest nie dla przetyczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Prawda? Wszystko mi wolno, a w Koryntian też pisze, ale nie wszystko buduje. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Ja nie mówię o jednorazowym jakimś upadku i grzechu. Ja mówię o stanie ciągłym. Bo niewola to jest stan ciągły, że człowiek się rozkoszuje grzechem. Tylko mówię, my możemy jako chrześcijanie mieć różowe okulary i patrzeć na ten grzech bardzo łaskawie. Oczywiście w swoich oczach. Ale ja Wam chcę pokazać, co Bóg mówi o tym. W drugim Piotra, 1, 5 i 7, możemy przeczytać takie słowa. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie Waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem, poznanie czym? Powściągliwością. Jak można, uzupełnijcie Waszą wiarę cnotą. Bądźcie czyści przed Panem. Cnotę poznaniem. Poznaniem osoby naszego Pana Jezusa Chrystusa. A poznanie, jeżeli przyjmujemy charakter Boży powściągliwością. A powściągliwość czym? Wytrwaniem. Musimy być wytrwali w naszych decyzjach. Wystarczy się przyjrzeć ziemskiemu życiu Pana Jezusa Chrystusa. On był doświadczony we wszystkim oprócz grzechu. On był niesamowitym przykładem. Ja nie wiem, czy próbowaliście kiedyś pościć 40 dni, ale nie jednemu by się taki post przydał. No może na początek jeden dzień albo kilka dni. Ale myślę, że jest to też dla naszego zdrowia, że post to jest dar od Boga. I on nie służy, żebyśmy mieli jakieś zasługi u Boga. On służy nam. Bo kiedy my umartwiamy własne ciało, Wtedy ten wewnętrzny człowiek nasz może rosnąć. Tak to działa. Dołóżcie wszelkich starań. Uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnoty Poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem i braterstwo miłością. Filipian 4.12, Paweł, mówi, umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Aleluja! Jakie zwycięstwo! Umiem poprzestać na tym, co małe. Ale też zobaczcie, jak wielu ludzi może się zmartwić, a na Boże Słowo mówi tak. Drugim Koryntian 610. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, ale jako wszystko posiadający. Dla Pawła Chrystus był skarbem. Filipian 4:13: Dalej apostoł mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. I wiecie, że uczę się tego od lat. Są takie sfery w życiu, gdzie Bóg dał mi całkowite zwycięstwo natychmiast, kiedy się nawróciłem. Ale są takie sfery w życiu, szczególnie w moim życiu rozpoznaję dwie sfery. Nie będę wam szczegółowo mówił, ale ja je widzę i Bóg mi je pokazuje. I jedyne, co dziś mogę zrobić i Wy też, jeżeli nie macie nad czymkolwiek zwycięstwa, to proście się i módlcie Boga w taki sposób, aby dał Wam łaskę nad tym grzechem. Bo nasz Pan obiecał nam w swoim słowie, że nie da nam większego pokuszenia niż takie, które będziemy w stanie unieść. I wiem, kiedy to zmaganie do życia człowieka przychodzi i kiedy jest walka wewnętrzna. Nie jest tragedią naprawdę upaść, tragedią jest trwać w upadku. Dlatego podnieście wasze kolana, jeżeli przeprosiliście Boga, to w tym momencie jesteście czyści. I ja też. Ale wiem też jedno, że Bóg daje mi siłę do świętego i czystego życia. Że Boży Duch mi daje taką siłę. Wszystko mogę w tym, w którym mnie wzmacnia. Bóg popogosławił nas przez napełnienie ziemi pysznym jedzeniem, prawda? Pyszne jest jedzenie. Ja lubię jeść. I jest naprawdę wiele wspaniałych, pożywnych pokarmów stworzonych przez Boga. Powinniśmy się tym radować. Możemy to spożywać tak różnorodne rzeczy, powinniśmy Bogu za to dziękować w odpowiedniej jednak ilości. Bóg powołał nas do tego i dał nam rozum, abyśmy kontrolowali nasz apetyt i nie pozwalali, aby nasz apetyt nami rządził. Tego potrzebujemy. I tak samo w innych sferach życia. Potrzebujemy Bożego prowadzenia i Bożej mądrości. Dlatego Boże, dziękuję Ci, że dajesz nam rozum, abyśmy też potrafili rozsądzić w duchu, co jest dobre, co jest złe. I co jest doskonałe. Dlatego, panie, proszę cię, i powtórzę jeszcze raz te słowa. Pozwól mi kontrolować te rzeczy. Abym miał mądrość, ale abym też nie był zgorszeniem dla innych. Mówię o sobie. We wszystkim. We wszystkim powinniśmy się starać upodobnić do naszego pana, Jezusa Chrystusa. Co jest owocem ducha. Tym samym. Yy, Liście do galatów, do galacja, jak to woli. Owocem ducha zaś jest, od 22. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i co? Wszczemiężliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy... Według ducha też postępujmy. Bo jeżeli postępujemy inaczej, to czy możemy powiedzieć, że wtedy nas duch Boży prowadzi? Jeżeli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. W Rzymian 8,14. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tych, których duch Boży prowadzi. I wiecie, nie wiem, myślę, że nieraz wielu z Was. Mam nadzieję, że każdy słyszał w swoim sercu ten subtelny głos Bożego Ducha, aby czegoś nie robić, aby coś robić, aby wtedy pójść albo wtedy się zatrzymać. Bóg stara się mówić do nas, a przede wszystkim Bóg mówi do nas przez co przez Słowo Boże, ponieważ Jego Słowo jest dla nas drogą, drogowskazem. Ono darzy życiem i to Słowo jest największą wartością, bo to jest list Boga do nas. To jest instrukcja obsługi. Jeżeli ktoś chce, może znaleźć tu wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I Rzymian 12, 1, 2 wzywa, wzywa wierzących ludzi. Wzywam was, wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą. Abyście złożyli... Wiecie, wtedy możemy wołać Niech ogień stąpi, jeżeli oddajemy swoje życie Bogu i składamy je na ołtarzu, i możemy wtedy doświadczyć tego niesamowitego napełnienia Duchem Świętym. Bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodawniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie, przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Co jest dobre, miłe i doskonałe, Psalm 119, 2. Te słowa też są wielką pociechą. Błogosławieni ci, którzy stosują się do, do napomnień Jego, szukają go z całego serca. Szukajcie Boga, a znajdziecie Boga. Y, idźmy dalej. W pierwszym Piotra 2, o y, drugim rozdziale 11 i 12 pisze tak. Umiłowani, napominam Was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród, wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy Was obmawiają, jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Prowadźcie pośród tego świata pośród pogan, życie nienaganne. Aby ci ludzie nie mogli nam zarzucić, bo kiedy nam zarzucają prawdziwe rzeczy, to cóż możemy zrobić? Tylko upaść na kolana i Boga przepraszać, i tych ludzi również. Że byliśmy dla nich nieświadectwem, raczej wręcz gorszeniem. Wiecie, ja nie zapomnę tej, tego świadectwa, które kiedyś czytałem, to było w Niemczech. Wieżąca rodzina mieszkała powiedzmy tak jak tutaj, balkon niżej, piętro niżej, a niewierzący mieszkali wyżej. Ci wierzący ciągle zapraszali to małżeństwo na, do siebie, do domu, na społeczność i oni nie chcieli przychodzić. I wiecie co zrobili kiedyś? Spuścili mikrofon i nagrali ich jak się kłócili, jak rzucali wyzwiskami i, i wiesz, jak, bluzgali mięchem, Mówi, jeżeli wy się tak traktujecie, to o jakim wy nam Bogu chcecie powiedzieć? O, o jakiej ewangelii wy mówicie? Jeżeli mówię, wy jesteście dla nas zgorszeniem, my lepiej żyjemy niż wy. Dlatego badajmy własne serca. Wiecie co to znaczy zaprzeć się siebie? To znaczy wykonywać wolę Bożą i nie czynić starania o ciało. Wzięcie krzyża oznacza koniec siebie samego. Możesz zaprzeć się siebie, ale tylko wzięcie krzyża daje gwarancję, że twoja wola nie wróci nigdy. Bo po ludzku możesz się zaprzeć. I nie wiem, bo na pewno doświadczyliście takich rzeczy. Ja w tej głupocie, tak jak byłem młody, tak robiłem. Od 1 stycznia nie będę robił tego, tego, tego. Będę tak żył, będę tak żył, nie będę jadł tego, będę. Ile takich postanowień i wiecie, ile to lat mi zajęło, zanim to zrozumiałem, że jestem głupcem? Że to nie chodzi o to, że ja się czegoś zaprę. Ale chodzi o to, że ja, rezygnacja z siebie to jest wzięcie krzyża. W czasach rzymskich, gdy człowiek brał na siebie krzyż, żegnał się z rodziną i znajomymi i już nigdy nie wracał. To była śmierć haniebna śmierć i on wiedział, że on, żegnając się z rodziną, jest osądzony i będzie zabity. I za Jezusem to odejść od wszystkiego, co jest przeciwne jemu lub jego woli. Bóg nie powołał nas do robienia tego, co jest możliwe, ale do tego, co jest niemożliwe. Naucz nas chodzić po wodzie. Wiecie, kiedy to, co jest niemożliwe, się pojawia? Po drugiej stronie zmartwychwstania. To znaczy złożyć siebie na ołtarzu, tak jak złożył siebie Chrystus. Życie Chrystusa wzięło się ze śmierci. To nowe życie. Kościół wziął się ze śmierci i ze zmartwychwstania naszego Pana. Chciałem zakończyć takimi słowami z Jana, z listu Jana I, drugi rozdział 15, 17 werset. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała rządza, niepohamowana żądza. Pożądanie nie tylko pokarmów. Wiecie, że można być nędzarzem, można nie mieć nic i być chciwym człowiekiem? Wierzycie w to, że tak jest? Mogą być chciwcy w łachmanach. To tylko tak się mówi, że bogaci są tylko chciwi. Oni są chciwi, wśród nich, chociaż pewnie są jakieś chlubne wyjątki, i byli tacy ludzie na świecie, którzy nie kochali pieniędzy. Ale nasza postawa względem pieniędzy, względem naszego wykształcenia, względem naszego wyglądu, względem tego, co posiadamy, naszych domów, posiadanie tego pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. Czy my jedynie traktujemy jako środek do życia, czy to jest nasz Bóg? Czy my swoje domy, samochody traktujemy jako rzecz, które nam służą jeszcze w naszej służbie, czy traktujemy to jako coś, co możemy się tym pochwalić? Wszystko wobec doniosłości, ostatnio o tym mówiliśmy, jaką mam poznanie Jezusa Chrystusa, uznaję za śmiecie. Wszystko. Tak rozmiłowanym człowiekiem w Bogu, w Jezusie był apostoł Paweł. Panie, daj nam takie zrozumienie Twojego słowa i tego, kim jesteś Ty, jako Syn Boży. Abyśmy sami mieli taką miłość, abyśmy mogli powiedzieć, że Boże, wszystko, nawet to, co robię, moja służba, wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, Trwana wieki. Co to znaczy pełnić wolę Bożą? To znaczy chodzić Bożymi drogami. To znaczy mieć nastawione serce na korektę. To znaczy mieć nastawione serce na napomnienie. Jeśli Pan mówi, zatrzymaj się, to się zatrzymaj. Jeśli Bóg mówi, idź, to idź. To jest pełnienie woli Bożej. Cóż bracia pomoże, że cały świat pozyskamy, a na duszy stratę poniesiemy? Panie, uchroń Kościół swój, nabyty Twoją świętą krwią od wszelkiej zmazy, od wszelkiej porządliwości, abyśmy mieli wolne serca i aby dla nas, jeszcze powiem Wam, pożywienie nie było bożkiem, bo ja rozumiem, jeszcze dawno, dawno temu ludzie nieraz cały rok zbierali, żeby w te świętach chociaż się dosyta najeść. Wielu ludzi głodowało, Wielu ludzi z biedy się nie przejadało. Ja Wam powiem, ja obserwując ostatnie chociażby 10 lat w naszym kraju, ja uważam, że wielu ludzi zasnęło duchowo z dobrobytu. Mamy jedzenie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko zrobić parę kroków z pokoju do lodówki. Wiecie ile razy się złapałem na tym, że zaglądam do lodówki, nie wiem po co? Idę do kuchni, otwieram lodówkę i powiem, po co ja tam zaglądam. Złapaliście się na tym? Niejednokrotnie idę i się zastanawiam, Boże, co jest grane. I wiecie, kiedy tak sobie myślę, że Boże, daj nam taką umiejętność, ale do tego potrzebujemy wytrwałości i decyzji, abyśmy mogli dostrzec w swoich sercach jakąkolwiek porządliwość, pożądanie czegokolwiek, co nie wielbi Boga. Bo jeżeli coś jest ważniejsze od naszego Zbawiciela, to to się staje dla nas Bożkiem. Wiecie o tym? Czy mamy zaufanie do Boga na tyle, że i wierzymy. Jak se przypomnę w psalm 37. Byłem młody i zestarzałem się, ale nie widziałem, aby sprawiedliwy żebrał o chleb. Wierzycie? Ufamy Jezusowi? Ufamy naszemu Bogu? Panie, daj nam taką mądrość. Daj nam wejrzenie Twoje, i ten apel jeszcze raz powtórzę: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Wszystko przemija. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i oczu, i pycha życia, nie jest z Boga, ale jest ze świata. Świat przemija, Pożądliwości przeminą, ale. To pełni wolę Bożą trwa na wieki. Dlatego, Panie, pomóż nam chodzić Twoimi drogami. Amen. Naucz nas tego. I naucz nas przede wszystkim tego, żebyśmy mieli serce nastawione na pokutę. Ponieważ bez tego nie ma życia, bez śmierci starego nie ma nowego. Chrystus umarł i zmartwychwstał. I dzisiaj możemy powiedzieć, że żyje na wieki. I ja dzisiaj Patrz, kiedy patrzę na ten świat, który obchodzi rodzinę Chrystusa, pomijając, czy to jest właściwy termin, czy nie. Ja mam inne zdanie niż to, co się dzisiaj dzieje. Ale nie chodzi nawet o to. Chodzi o to, czy oczekujemy przyjścia naszego Pana. Przyjdź Panie Jezu. To jest celem. Ja oczekuję przyjścia naszego Boga. Ja oczekuję, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Amen. Czekajmy cierpliwie. I we właściwym czasie, znanym tylko jemu, On przyjdzie. Amen.